Tak sobie pomyślałem, jakby ten silnik od maluszka założył tutaj do tego skutera. Ciekawe, jakby to wyglądało. Spróbuję to na razie przymierzyć, czy on się tu w ogóle zmieści. Okej, przymierzę się, jak śmierdzi na tym siedzieć. Nawet dosyć tutaj ma się gdzie nogi trzymać. Ale trzeba będzie dorobić tu jakieś wydechy, tak żeby sobie nie poparzyć nóg. No i trzeba wymyślić, jaki zrobić tutaj napęd tego. Jakiś pasek klinowy, zamontować jakieś dwa koła pasowe, żeby z tego silnika uzyskać napęd na ten drugi silnik. No i zobaczymy, jak to będzie. Jest jakieś tam wyzwanie, ale zobaczymy. Będzie w ogóle śmiesznie takim czymś jechać po ulicy. Ciekawie. Żeby mnie tylko gliny nie zaczynały. Demontuję tutaj tą pokrywę. Zobaczymy, jakie opcje. Cześć, kurwa. Za jakiegoś paska, jakiegoś koła dla tego. Wału to koło. Tu mamy rozrusznik. Bendix. Myślę, że do tego tutaj, do tego koła przymocuję tu jakieś koło pasowe. Będzie napędzało mi tutaj to wszystko. Łącznie z silnikiem i z prądnicą, która jest z tamtej strony. Bo to jest chyba jedyna opcja, żeby to jakoś połączyć. Więc jakby to tutaj wszystko zrobić? Mam takie dwa koła pasowe. Jedno mógłbym umieścić tutaj, przymocować, przyspawać. A drugie tutaj do koła zamachowego. I to wszystko później tutaj połączyć jakimś paskiem. Oczywiście muszę ściągnąć tą tutaj te plastiki tutaj. Najpierw wyciągnę tutaj od rozrusznika ten cały Bendix, żeby mi przeszkadzał. Te aluminiowe daszki mam odkręcone. Pod daszkami są jakieś śrubki zardzewiałe. Będę to próbował odkręcić. Jak to teraz wygląda? Ano tak. Mamy tu jakąś podstawę i ten silniczek od maluszka trzeba będzie jakoś tutaj zamocować. Tym pomysłem będą takie gumowe maty. Jedną dam tutaj, a drugą dam tutaj. Później się jakoś ten silnik tutaj przymocuje. Ale co najpierw zrobię, odkręcę linkę od gazu, bo mi będzie potrzebna do zamontowania do tamtego silnika. Wkładę te maty teraz tutaj na środku i zobaczymy, jak ten silnik będzie się nam tutaj prezentował. Tutaj jest troszkę za nisko. Wygląda na to, że będę musiał uciąć tą poprzeczkę. Jak to wygląda? To podłoże tu mam zamocowane na tytrytkach. Będę musiał odkręcić tą osłonę, ponieważ nie będzie mi się tu mieścił aparat zapłonowy. Muszę sobie zrobić tu jakoś miejsce. Więc tak, zastanawiam się, jak umocować to pierwsze koło pasowe. Więc zrobiłem coś takiego, że akurat to koło tutaj idealnie pasuje w ten otwór. Jest to koło pasowe od pompy od z Ursus C330. I co zrobiłem? Naciąłem tu takie otwory, oryginalnie to tak wyglądało.
i idealnie mi to tutaj pasuje. Mogę to teraz fajnie tu przykręcić do tego koła zamachowego. Już jedną stronę mam rozwiązaną. Fajnie mogę to tutaj wszystko przykręcić i wszystko będzie elegancko tutaj w osi. Także jedną stronę mamy rozwiązaną i teraz trzeba będzie się zastanowić nad stroną od napędu tutaj. Jak zamocować to koło drugie w ten sposób. Teraz trzeba wymyślić, jak zamontować to koło tutaj do tego talerza, żeby tu było dosyć w miarę solidne i żeby było ten pasek, żeby szedł sobie dosyć równo. Będę chyba musiał tutaj uciąć to koło równiutko i centrycznie później przyspawać to do tego pierścienia. Więc wymyśliłem coś takiego, że obciąłem to koło pasowe tutaj. To mi posłuży jako pierścień centrujący. Ok. Żeby było w osi. I teraz to całe tutaj zamontuję i chwycę w kilku miejscach od góry, a później to w środku obspawam, żeby było mocne. Mamy chwycone, dobra, teraz się to obspawa. Więc co, mamy to już pospawane tutaj i pomalowane, pomalowałem to lakierem, także można to już tutaj zamontować. Tą podkładkę tutaj można sobie z powrotem założyć i tą stronę już będziemy mieć tutaj gotową. To kręcić trzeba dobrze, żeby to wszystko się nie popuściło. Później wezmę dynamometr, to jeszcze przykręcę. Na razie to tylko złapię, bo może będzie jeszcze, że będę to musiał odkręcać. Ale w miarę się kręci, nie jest takie bardzo krzywe. Aczkolwiek troszeczkę ma bicie. Ale nie jest tak źle. Panowie, tak to wygląda. Zamontowałem tu takie wsporniki z jednej i z drugiej strony. Muszę pasek jakiś dokupić na wymiar, muszę go zmierzyć. Na razie tu spiąłem taki, mam za długi pasek, ale trzeba go zrobić troszkę krótszym. Tak to wygląda, zobaczcie. Teraz z drugiej strony wam pokażę, jak wygląda ten spodnik tutaj. Obydwa spodniki są dokręcone tutaj do ramy. No i co zostało? Zostało jeszcze parę rzeczy. Podłączyć trzeba będzie jakąś pompkę paliwa. Nie wiem, czy będę dawał oryginalną. Nie wiem, czy mi się tu zmieści, bo będzie siedzenie. Czy dam tak zwaną podciśnieniową. Mam korpus od Eleganta z wypuszczeniem podciśnienia tutaj. Więc może to zamontuję. Tu montuję pompkę podciśnieniową paliwową. Tutaj na gaźniczku będzie fajnie. Podłączam wężyczki, zasilanie z drugiej strony, akurat pasują, te same są średnice i teraz odpływ tutaj damy, możemy to tak dać, nie będzie to przeszkadzać. Fajnie, ciekawe rozwiązanie. Teraz podłączymy podciśnienie z drugiej strony. Danym podciśnienie jest to podstawka od Eleganta, więc damy taką rureczkę tutaj. Tak. I tutaj jest zasilanie. Będzie ciężko nałożyć, ale może się uda. Jest większy ten podciśnienie, wężyk. Ale się uda. Wyszło fajnie.
Tu jest taki mały ścisk. O, tu będzie sobie pod ciśnieniem pracować. Mam nadzieję, że nie ściśnie tego wężyka. A do tego wkrótce podłączymy wężyk do zbiornika. Teraz rozłączam ten wężyk, który idzie do gaźnika. I zakładam tutaj wężyk gielitowy. On będzie dosyć mocno trzymał. I teraz tu zakładam je po prostu do gaźnika jako zasilanie. Teraz panowie, będę musiał dopasować jakoś tłumik. Mam taki tłumik od Elegancika. Rozwalone. Trzeba będzie to poucinać tutaj i poprzymierzać. Zobaczymy, jak to pójdzie. No to chwytamy tutaj. Co, wydeszek mamy pochwytany w kilku miejscach. Mogę go teraz ściągnąć. Tak to wygląda, ciekawie. Jeszcze tutaj zostało mi dorobić taki wsporniczek do wydechu. Tutaj przyspawiam taką śrubę i wykorzystałem stary jak to się nazywa, łącznik stabilizatora. Przyspawam to tu, żeby to po prostu nie czepało, nie robiło obciążenia na tych rurach. Także łapię to teraz. No i złapamy. Tu będzie fajny sporniczek. I dodatkowo osłona tutaj na nogę, żeby nie uderzyć sobie w ten koło, które się tutaj obraca. Trochę pomalować na jakimś żaroodpornym, ale najpierw odtłuszczę to. Polewam benzyną ekstrakcyjną. Ale żyje było. Ale się fajnie odtłuści za to. Trochę się zagrzało, odtłuściło, to malujemy. Miało być czarne, ale zabrakło mi lakieru, więc dam srebrne. I czas założyć już pomalowany tłumiczek. Najpierw uszczeleczki. Pasowałoby jakieś podnóżki tutaj dorobić, tak żeby można było gdzieś trzymać nogi. Z tej strony podobna sytuacja. Jak mamy dorobiony, tylko tutaj spawnąć. Tutaj. Fajnie. Nie trzeba tego jakoś bardzo mocno spawać. To jest podnóżka tylko, także będzie się trzymać elegancko. No ok, z tej strony panowie taka prowizoryczka będzie. Łapiemy tutaj jakieś takie stare kolanko i będzie fajnie. Teraz się pomaluję to na czarno. I będzie gitara. Paseczek już dopasowałem.
będzie tutaj, ale trzeba wymyślić jakiś napinacz tutaj do tego, więc wymyśliłem taki napinaczek, tutaj będzie z tej strony, tu się pospawa do tej nakrętki, tu się przyspawa do ramy. Mamy przyłapane, regulacja będzie fajna, także pospawam to na zewnątrz i napinacz mamy gotowy. Napinacz mamy zespawany, możemy sobie go tutaj przykręcić wstępnie. Nakrętka kontrująca. Teraz możemy założyć pasek. Paseczek, udało mi się dobrać odpowiednią długość. Co, zakładamy go. O, idealnie. Nawet go nie trzeba bardzo napinać, ponieważ ten silnik będzie się trochę ruszał, więc niech ma taki delikatny slag. Mam jeszcze te białe gąbki, żeby się tutaj nie rzucały w oczy. Żeby to wszystko było czarne. Dorobiłem sobie taki uchwycik tutaj na lineczkę. Tutaj sobie wsunę ten pancerz. Tu jest dorobiona też taka sprężynka, zobaczcie, żeby odbijała ta linka. No i tutaj co mi zostaje, to przymocować tytyrytką do tego, żeby ta kulka się tutaj mogła otwierać. Więc proszę bardzo, działa fajnie, zobaczcie sobie, bardzo łatwo. Mówię, zamontuję już kable, żeby nam się tu już nie poniewierały, nie pelętały. Niech sobie już siedzą na swoim miejscu. O. Tutaj sobie damy te kable, żeby nam tu ładnie sobie siedziały. Tak to wygląda. No ciekawie, co nam zostało zrobić, tylko elektrykę podłączyć i osłonę. Muszę tu jakąś dorobić osłonę, żeby podczas jazdy mi nie wciągło nogi tutaj. Dorobiłem sobie taką osłonkę tutaj na pasek. Będzie tu zamocowana w tym miejscu. Jeszcze wymienię mu jeszcze filterek paliwa na nowy. Tak, drodzy panowie i panie, co nam zostało? Zamontować elektrykę. Najpierw założymy serce tego przedsięwzięcia. To jest to cewka podłączona z kabelkami z wyłącznikiem. Także montuję to teraz. Później zamontuję rozrusznik i resztę kabli i będziemy próbować to odpalać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Więc montuję tą ceweczkę tutaj na śrubę od uchwytu do wydechu, tak żeby ona się tutaj nie telepała, ale żeby też miała uziemienie, masę. Ok, przykręcam tutaj tą śrubę, mam na imbusa, żeby było łatwiej dojść. Przykręcam ją tutaj na sztywno, dosyć mocno, żeby po prostu od wibracji silnika ona po prostu nie odpadła. O, w ten sposób. Ok, jest ok. Tutaj mamy wyłącznik, ten kabel pójdzie do rozrusznika zasilający. Ten kabel wpinamy do dyszy elektromagnetycznej. Podłączamy kabel od przerywacza impulsowy. Przykręcamy tutaj nakręteczką 5 mm.
Trzeba mieć sprawne paluszki, żeby tu się dostać. Ale się udało. I to już będziemy mieć przykręcone. Powinien być tu jakiś tak zwany kabel oporowy, ale jest zwykły. Wcześniej ten silnik działał, że powinno nie być problemów. Także tu mamy już dokręcone. Fajnie. Bardzo ważna rzecz. Kabel od rozdzielacza zapłonu do cewki zapłonowej. Wpinam tutaj od dołu. Jest odpowiednia długość. Także tu mamy już to załatwione. Końcówkę od kabla do ciśnienia do czujnika oleju, do ciśnienia oleju. Wpięte, ok. Montuję rozrusznik. Co pakujemy? Pakujemy kable do akumulatora, najpierw plusowy. Musi się to jakoś zmieścić. Montujemy go tu razem z zasilaniem i wyłącznikiem. Teraz kabel masowy, tak zwany minusowy, też go umieszczamy tam, w tej dziurze i podłączamy do korpusu silnika. Montuję tak zwaną masę tutaj do silnika, w ten sposób. I tak zamontuję jeszcze tą całą masę od skuterka, żeby były światła i kierunkowskazy. Tak tu podepnę po prostu to pod tą końcówkę. Nie chce mi się tego zakuwać. Myślę, że będzie trzymać. I tak to jest wszystko tylko na chwilę do testów, więc nie ma co przesadzać. O, trzyma się dobrze tutaj wszystko. Także jest gitara. Czas na założenie baterii akumulatora. Bateryjka oryginalna od maluszka. Podpinamy minusik. W sumie najpierw się powinno podpinać plus. Teraz minus. Ok. Za chwilę zalejemy go paliwkiem i próbujemy. Teraz trzeba zrobić, zaciągnąć troszkę paliwka tutaj do gaśniczka. A w tym celu trzeba, ściągnę tutaj ten wężyk, tu zatkam i ciągniemy. Pomysł, żeby mu po prostu ten gaźnik tutaj napełnić, żeby on po prostu długo nie kręcił, sam sobie naciągnie później. Nie będę się musiał męczyć z tym. Wleję mu to paliwka lejkiem. Niech się gaźnik napełni. O, to coś kurde kapi, dać jakąś matkę, żeby nam tu to wszystko nie zakapało. Może to odciągnę. Zobaczymy, jak będzie się napełniać. Powoli. Musi się lać zewsząd. I montuję silniczko z powrotem. Żeby tam jakieś paprochy do gaźniczka się nie dostały. Nie wiadomo, jaki jest stan tego zbiornika paliwa w tym skuterze. No zobaczymy, czy to będzie działać w ogóle. Więc ogólnie mamy sprzęt gotowy do odpalenia. Nalane paliwo.
kontrolka oleju, wszystko podpięte, tłumnik zamontowany, wszystko jest, myślę, zrobione. Zostało nam tylko spróbować to teraz odpalić. Więc panowie, wszystko mamy podpięte, więc odpalamy grata. Jeszcze tutaj lineczka została, bo podnosiłem siedzenie od gazu. Fajeczka. No i co? Próbujemy, przekręcamy kluczyk. Włączamy zapłon. Tutaj. Słychać jak... O, żaróweczka świeci. No i co? I próbujemy kręcić. Troszeczkę ssania. I kręcimy. Działa. Ale się czysto trzęsie. Nawet pompuje paliwo tutaj. Zobaczcie, jak sobie tu pompuje paliwko. Ale się wszystko tu trzęsie, patrz. Nawet to chyba działa wszystko. Pasek. Pasek szaleje. Wszystko się trzęsie. Strasznie. To się chyba wszystko rozleci zaraz. Masakra, proszę państwa, ale okazuje się, że za niskie są obroty tego wału tutaj. Trzeba duże obroty tutaj tego silnika, żeby to w ogóle zadziałało. Masakrator. Wariactwo. Strach na tym jechać, proszę państwa. Wyłączyłem na chwileczkę, ale okazuje się, że to się tak wszystko telepie tu, że masakra. I okazało się, że te obroty silnika są za niskie w stosunku do obrotów tutaj tej przykładni. Trzeba będzie zamontować mniejsze koło pasowe tam na dole. Bo w takim układzie jak jest teraz, nie za bardzo to będzie działać. Ale się wszystko fajnie nagrzało. Zobaczcie. Wszystko się fajnie dymi. I wszystko się bardzo fajnie trzęsie. Trzeba będzie pomyśleć o tym. O tym kółku. Trzeba będzie po prostu dać tu mniejsze kółko, bo to chyba nie pojedzie w ten sposób, ale spróbujemy. Więc tak panowie, musiałem to wszystko tutaj poprzerabiać, żeby zrobić mniejszą szajbkę kołopasowe. Uciąłem to koło tutaj i dałem takie aluminiowe koło. Zajęło to trochę czasu, żeby to wszystko zrobić, więc to nie nagrywałem. Ale teraz to zakładam. Zostało to tylko dokręcić. Naciągamy tylko tutaj regulację,
nie za mocno, ale żeby było troszkę naciągnięte. I co? Próbujemy, czy to będzie teraz działać. Więc co, mamy tu wszystko podpięte. Nowy pasek krótszy. Mniejszą tutaj koło pasowe, żeby to miało większe obroty i zobaczymy, czy to będzie działać. Spróbuję to odpalić i czy to będzie po prostu jakiś napęd wytwarzać. Stacyjkę też trzeba włączyć i próbujemy ssanie. Koło się kręci. Ale się wszystko kręci. Zobaczymy, czy pojedzie. O fuck. Jedzie, ale to się tak wszystko kręci. Znowu są za małe obroty tego. Masakra. Zobaczymy. Naciągnę jeszcze trochę pasek, bo to nie chcę w ogóle działać. Dobra, zapalamy. Zobaczymy, jak to się będzie trzepać wszystko. Próbujemy tym wyjechać. No taka. Masakra, panie. Panie, tym się nie da jeździć. Coś się rozleciało. Coś się rozleciało. Coś tu puściło. Zobaczcie, panowie, od wibracji wszystko się tu odkręca. Nakrętki od kolektorów. Daleko by tym nie zajechał na pewno. Rozleciałby się po drodze. Ale przynajmniej będziemy mieć bekę to oglądając takie głupie wideo, śmieszne. Także może kogoś to zainteresuje. Na razie to przykręcę, może jeszcze jeden jakiś test zrobimy. Może się już nie rozleci teraz tak. Jest na dole ten czerwony? Tak. Co, jedziemy? Jedziemy. Co jest?
więc co, jesteśmy po przejażdżce, eksperyment się udał. Udało się to uruchomić, żeby osiągnąć jakąś tam prędkość, aczkolwiek przykładnia troszkę za mała i nie było to takie szybkie, no ale udało się po prostu zamontować silnik od Fiacika do skuterka jakoś. Pewnie można było to zrobić lepiej, ale to by było już jakaś wyższa szkoła jazdy. Trzeba było to jakoś przemyśleć lepiej. Także fajnie. Troszkę zwariowany ten filmik, ale myślę, że Wam się spodoba. No i myślę, że możecie zasubskrybować ten kanał, ponieważ w przyszłości będzie jakieś więcej wariackich rzeczy z udziałem jeszcze tego silniczka. Także zapraszam do subskrypcji, no i proszę komentować, bo będzie ciekawie w przyszłości. A za dzisiaj dziękuję. Na razie, cześć.